Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Soul Silver. No i tak, ostatnio czego właśnie tutaj, w National Parku. No i tak, nieco ciekawi byłem podleczyć moje Pokémony, stąd też i smoczył na przodzie. Tak, smoczył się nieźle bawi tutaj. Okej, w każdym razie dokończmy zwiedzanie tegoż tutaj miejsca. To właśnie mamy takie dziwne, skalistą ścianę wygląda, że Pokémon by się potem wspiąć. Owszem, mógłby, gdyby znał odpowiednią technikę właśnie też z HM. No i też znaleźliśmy Sudbell. Sudbell jest w sumie kolejnym przedmiotem, który sprawia, że Pokémon po prostu ma więcej punktów szczęścia. Jeżeli na przykład zdobywa je w normalny sposób, powiedzmy, że normalnie za przejście tam ilość kroków zdobywa, dajmy na to 3 punkty, tak, to by na przykład z Superem zdobywał 5, tak więc zdobywa ich wtedy więcej, tak więc ten przedmiot będzie dobry przy ewolucji jeszcze pewnego Pokemona, który szczęścia właśnie do ówże ewolucji potrzebuje. Tu też mam tema 28 z ruchem Dig. Dig to jest tak ziemia, w której pierwszy duży Pokemon się zakopuje, w drugiej się wykopuje, uderzając tym przeciwnika i też może być użyty poza walką, dzięki czemu właśnie Pokemon może się jakby... No dzięki tej technice możemy wydostać się po prostu z jakichś jaskiń, czy wiesz, czy innych tego typu miejsc. Dobra, więc tak, nie mogę przywalić w drzewo, bo nie mam żadnego Pokemona, który miałby headbutt. Okej, czyli tak, zgarnęliśmy już wszystkie w zasadzie itemki, jakie były do zgarnięcia tutaj w parku. Tak więc chyba pozostaje nam jeszcze zająć się pozostałymi trenerami. Tam w sumie był jeszcze pewien znak, na który jakoś szczególnie wcześniej zwróciłem uwagi. Ciekawe, cóż oni tam piszą, może jakąś kolejną poradę trenerów? Cóż to za notatka? Global playing a lot other than Pokeballs. Czyli nie można bawić się innymi piłkami, aniżeli zwykłe Pokebole. Tak, zarząd naszego parku. Okej, czyli można się tu bawić tylko Pokebolami i zero gry w piłkę. A więc dobra. Czy tak, tu w sumie jeszcze mamy trenera, którego nie pokonaliśmy i ten w sumie ten. No, zaraz, nie pamiętam czy ten... pamiętam, że on chciał toczyć rematche, to okej, ale był tutaj też pewien trener gdzieś w okolicy, który również dawał właśnie Firestone'a, czyli pewien kamień ewolucji. Tak więc był to ciekawy jak najbardziej. Dobra, więc pokonujemy Weedla. Weedle trafiony, załatwiony. Okej, tak więc tak, tu mamy kolejnego trenera. Tak, świat jest wielki i szeroki. Jest wciąż jeszcze wiele rzeczy, o których o nim nie wiemy. Ale ja wiem więcej od ciebie. Czyżby? Dobra, więc walczmy z kolejnym nowym trenerem, w sumie nowym rodzajem trenera, jakim jest właśnie uczniak, Skulky Jack. No i wysyła do walki on Odisha. Więc nawet smoczu, no i w sumie nie wiem, czy mój Confusion nie byłby nawet lepszym wyborem, aniżeli właśnie taki na przykład Avalanche. Dobra, więc spróbuję użyć Confusion. Czy to wystarczy? Tak, wow, czy jest krytyczny, okej, to wiele wyjaśnia, ale tak naprawdę Smoczum jest całkiem dobrym Pokemonem w ataku specjalnym, tak więc nie ma się co dziwić. No i kolejnym Pokemonem jest Voltorb. Powiedzmy, że zostajemy w polu, no i może użyjemy na Voltorbie Avalanche. Gdyby ten zdecydował się jednak mnie zaatakować, to Avalanche przywali to konkretnie, tak więc Sonic Boom za dokładnie 20 HP, no i jest leci przepotężny Avalanche. Chociaż mogę się nadziać na static, ale się nie nadziałem, na szczęście, dobra. I rollout, wow! Rollout jest w sumie nowym atakiem, jest to atak toczenia się po prostu. Uderza on przez 5 tur w zasadzie i co turę jest on mocniejszy. Dobra, ale udało nam się w porę pokonać tego Voltorba, nim ten się naprawdę nam wzmacniał 330 punktów expa i kolejny poziom, poziom 16 dla Smoczum. Tak więc może i nawet zmienię mojego pierwszego Pokemona, teraz pobiję się znowu trochę Poliwagiem. Co? A to wygrałem! Tak więc naprawdę, twoja wiedza jest niesamowita. Podoba mi się. Może tak, wymienilibyśmy się paroma wskazówkami co do walk. Zadzwonię do ciebie, jeśli będę miał jakieś dobre info, co? Okej. Z tego co pamiętam, on chciał jeszcze walczyć później, tak więc... Dobra, zadzwonię do ciebie, gdy coś, czegoś się dowiem. Okej, tak więc myślę, że czas do walki wysłać Poliwaga. Niech ma i ten level przewagi trochę nad Smoczą. Zależy mi na w miarę szybkiej jego ewolucji. Jak się ma Poliwag? Tak, ciągle się tutaj bawią te wszystkie moje Pokémony. Tu jeszcze mamy też notatkę. Prosimy walczyć tylko w trawie. O proszę, ileż zasad w tym parku. No dobra, w sumie propos trawy, to też możemy na przykład napotkać kakuny, więc Pokémony w miarę ekspiodajne, które de facto nie są w stanie nam za bardzo nic zrobić. Tak więc to są dobrzy przeciwnicy właśnie dla chociażby Poliwaga. No to i cóż, jedziemy, Water Gun! Poliwag jest ogólnie moim najszybszym Pokemonem.
I dobrze, takich Pokemonów też trzeba. Szybkich. No tak więc Horn. No to jeszcze raz. Water Gun. Dobra, także pokonujemy Kakunę. Okej, 101 punktów expa. Zawsze coś. Ponieważ niestety chyba ewoluuje dosyć późno, na 20 którymś poziomie, tak więc ewolucja nie będzie taka prosta. Dobra, Weedle. Weedle, kolejny Pokémon. Dobra, ja na szybko tylko podłączę znów ładowarkę do konsoli, bo niestety się już rozładowuje. I dobra, jedziemy spokojnie dalej, tak więc może wam pokażę, jak działa nasz nowy atak Double Slap, który uderza od 2 do 5 razy, w tym przypadku chyba ogonem, ale widzimy, że robi on tyle co nic. Taki uderzył tylko 2 razy, na nas z kolei jest Poison Sting, który jeszcze brakowałoby, żeby mnie otruł, ale nie otruł na szczęście. Dobra, to Water Gun. Nie wiem, że ktoś załatwi Weedla. Owszem, załatwiło. Dobra, i znów troszkę punktów expa. No dobra. No to lecimy. W sumie to już chyba wszystko, co też mieliśmy do załatwienia w National Parku. De facto można tutaj przyjść właśnie, tak jak mówił tutaj właśnie ten tutaj gościu, tak więc we wtorek, czwartek lub sobotę i wtedy można wziąć udział właśnie w łapaniu robali, czyli w dosyć ciekawych zawodach. Natomiast cóż, jako że mamy środę, to nic z tego nie będzie. Tak więc trafiamy na ścieżkę kolejną i tutaj mamy, że niektóre gatunki Pokémonów mogą wyglądać jak sami, jednak rosną nieco inaczej. Ich siła może też być różna od samego początku, jednak może się też zmieniać, kiedy rosną. No i też mamy nowy rodzaj aprikornu, jakim jest aprikorn niebieski. A tam zapewne chodziło o punkty IV, EV, tak więc tak, różne wartości, od których zależne są statystyki Pokémonów. No i dobra, tu mamy w sumie nowy rodzaj trenera. Niech zgadnę, o czym myślisz. Okej, okay. Dobra, więc zobaczymy znowu tutaj trenera, jakim jest właśnie Psychic Mark, właśnie, czyli osoba korzystająca z psychicznych mocy. Dobra, w każdym razie wysyła do walki Abre, Pokemona psychicznego, który normalnie nie powinien znać żadnych ataków, tylko że ten Abra, z tego co pamiętam, chyba zna jakieś. Dobra, więc spróbujmy może go uśpić, a oczywiście się nie udało, ten z kolei używa Flash, czyli obniży mi celność. Abra de facto poznaje tylko jeden ruch do ewolucji, jakim jest właśnie teleport. Dopiero po ewolucji poznaje swój pierwszy atak Confusion. No ale tak, może poznać jakiś ruch STM, jak właśnie chociażby ten irytujący Flash. Czy to jest jedyny ruch, jaki on zna? Dobra, trzeci Flash. A zaraz mi obniży celność na maksa. Oczywiście nie mogę trafić. Czwarty Flash. No chyba zna tylko Flash i teleport. Dobra, piąty Flash. I zaraz obniży mi celność najbardziej, jak to jest tylko możliwe. Czyli trafienie w sumie czymkolwiek jest niemalże niemożliwe. No i szósty Flash. A nie, szósty już Flash był przed chwilą. Tak więc już celność niżej nie zejdzie. No a Water Gun jakoś trafił. Dobra, jeszcze raz chociaż. Albo Double Slapem może teraz spróbujemy. Oczywiście pudło. Double Slap chyba nawet nie ma 100% celności. Teleport oczywiście nie działa. Dobra, Double Slap, pudło, teleport nie działa. Tak to w sumie można walczyć. Prędzej czy później trafimy. I przeciwnika załatwimy. Dobra, podwójny Double Slap załatwia Abres. Także za Abres dostajemy całkiem sporo punktów expa i jeszcze FA do spec ataku, więc jest ok. 225 punktów expa. No i kolejnym Pokémonem jest Kadabra, wyższa forma Abry. No i do walki z, no już na pewno zostawię Poliwaga, ponieważ no nie mamy szans praktycznie. Wyślę do walki Noctowl. Wyszedł do walki Noctowl. No i Noctowl się już pobijemy. Za Kadabra dostanę 2 FA do spec ataku, więc też jest nieźle. No i Kadabra już powinien znać jakiś atak. No i też Kadabra, jak widzimy, jest bardzo szybki. No i tak, Kinai uniemożliwia obniżenie celności. Właśnie Kadabra też poznaje ruch obniżający celność, mianowicie Kinezis. Co ciekawe, nie poznaje go też przez wbicie levelu, tylko można go. Poznają tylko dziki Kadabra ten atak, albo można go też przywrócić później. Dobra, tak więc 496 punktów expa, ładnie. No i ostatnim Pokemonem jest kolejny Abra. No to ja z powrotem wrzucę do walki Poliwaga. No i znowu będziemy się mierzyć z Flashem. Okej, okay, tak więc kolejny Abra. No to ja już może od razu lepiej przejdę do dobrej ofensywy Double Slap. Tak, gdyż ten troszeczkę lepiej działa, nawet jak tylko 2 razy przywali. Aniżeli Water Gun. No dajesz Poliwag, jeszcze raz Double Slap, jest!
Tak jak teraz by trzy razy uderzył, byłoby wręcz idealnie. Ha! Jest idealnie! Tak więc zwalamy Abrę, no i w ten sposób pokonujemy trenera psychicznych Pokémonów. Tak, 25 punktów ekspa i starczyło mi to na poziom 18. Więc jest okej. Okay. Podjęła kreśli w siłę, speed plus 3, specjal plus 2, no i dodatkowo jeszcze próbuję poznać ruch Raindance. Raindance, moi drodzy, jest też ciekawym ruchem, który jest na pewno lepszy niż Water Sport, ponieważ ma po części ten sam efekt. Raindance po prostu przywołuje deszcz. No i właśnie deszcz sprawia, że przez 5 tur pada, no i wzmacnia on o 50% siły ataków wodnych, no i też osłabia siły ataków ognistych. Tak więc jest lepszy od Water Sporta, na pewno. No i pokonaliśmy Marka. Ach, myliłem się. Okej. Okay. Dobra, i dzwoni do nas gość ze sklepu rowerowego. O, hej, tu sklep rowerowy. Tak więc sprzedałem dużo wcześniej rowerów, to dlatego, że jeździsz na rowerze, który... Tak, dałem tobie jako materiał reklamowy. Zastanawiam się, jak najlepiej ci podziękować, więc pomyślałem, że po prostu dam ci ten rower, na którym jeździsz. Tak, jest twój, bardzo ci dziękuję. Ach, pewnie powiedział to po tym, jak przejechałem się rowerem do centrum Pokémon. Poza wizją, oczywiście. Dobra, tu mamy kolejnego trenera. O, i tu w sumie w tych trawach też będą chyba nowe Pokémony już. Jestem w stanie dokładnie przygotować Pokémony niezależnie, albo no, każdego Pokémona. Więc zobaczmy, że nauczyniak taki mądry. Dobra, więc ma jednego Pokémona i tym jedynym Pokémonem jego jest Tangela. Tangela jest Pokémonem trawiastym, więc nie jest za dobry przeciwnik dla Poliwaga. Stąd też i zmiana. Zmiana na... Smoczu ma trochę mało HP, będę musiał wysłać jednak chyba Noctowl. Jednak Tangela charakteryzuje się dużą defensywą, więc mój pek może wcale nie być aż takim dobrym wyborem na tymże Pokémonie. Absorb. Myślę, że chyba najlepiej byłoby, jakbym użył Aprora. I chyba też tak zrobimy. Tak więc nasze najmocniejsze uderzenie jak na razie. Wow, zdziałało i to całkiem nieźle. Z kolei Tangela użyła Growlithe. Tangela też będzie... Znaczy nie, Tangela będę mógł złapać, pamiętam... Nie tak... No, jeszcze trochę. Tak jest, i będziemy też mogli Tangela złapać. Dobra, więc tak, pokonujemy Tangela i za Tangela też dostajemy całkiem sporo punktów ekspa 301. No to... Ładnie. Dobra, i pokonaliśmy Alana. Moje przewidywania były niewłaściwe? Na to wygląda. No okej. Okay. Kiedy będę czytał kolejne książki i chodził, to też... jak właśnie chodzę, to znajduję czasami przedmioty na ziemi. Haha. Dobra, więc następny raz jak ci znajdę, to ci dam. Może wymienić numerami? Oczywiście, jak mają mi coś dać, to jak najbardziej. To warto się wymienić numerami. Tak więc mamy jego numer i tak, dam znać się jak cokolwiek znajdę, tak więc... Tak, pilny telefon, że tak powiem. Dobra, tu mamy przejść się z powrotem na ścieżkę 35. Tu na to jest nam 36 i na 36 powinny pojawić się jakieś, myślę, też i nowe Pokémony, tak więc połaśmy troszkę po trawie i być może znajdziemy tutaj pewnego jeszcze ognistego Pokémona właśnie na tej ścieżce. I Nidoran. To nie jest bynajmniej ognisty Pokémon. Ale fajnie by było go rozwalić, fajnie by było wbić troszkę punktów expa i tak dalej, tak więc Water Gun. Na pewno nie double slap, bo z każdym uderzeniem miałby właśnie szans, znaczy po prostu mógłby się nadzieć na jego zatruty kolet i po prostu się otruć. Tak, koniec raz, Water Gun już powoli Poliwag jako tak sobie radzi, double kick, dwa razy po 3 HP. Dokładnie, tak więc jeszcze raz Water Gun. I rozwalamy Nidorana. Tylko Nidoran daje V do ataku, czyli w sumie za bardzo nam niepotrzebne. Bo raczej tutaj myślę, że robić Poliwaga pod atak specjalny bardziej. Dobra, co jeszcze ciekawego gdzieś tutaj możemy znaleźć? W sumie, a propos ciekawych rzeczy, tu mamy kogoś. Jestem ze sklepu kwiatów Floria. Posłuchaj, jeśli podlejesz to dziwne drzewo to tutaj, to możesz... Okaże się, że to jest po prostu Pokémon. Tak więc dalej, podlej je. O, właśnie to ta butelka. Tak więc podlej te drzewo za mnie. Naprawdę będzie. Zobaczę, co się stanie. A co się stanie? Tak więc mam tu pewne ruchome drzewo. Czy użyjemy Squirtle Bottle? Okej. Okay. Tak więc użyjemy. Podlejmy to drzewko wodą. I dziwne drzewko wydaje się nie lubić butelki ze Squirtlem. I dziwne drzewo zaatakowało. Tak jest. I to się okazuje, że tym dziwnym drzewem jest nic innego
jak Pokémon. Mianowicie Sudowoodo. Jest to kolejny nowy Pokémon. Jest to Pokémon typu kamiennego i jest to Pokémon, który występuje chyba tylko jako jeden jedyny w tej grze. Tak więc spróbujmy może Sudowoodo uśpić. Wow, low kick. Na szczęście ten atak nie powinien zadziałać aż tak dobrze, ponieważ jest to atak, który działa tym mocniej, im cięższy jest Pokémon, na którym jest użyty. Jest to atak typu walczącego. Tak więc tak, myślę, że mój tutaj Water Gun będzie dobry do osłabienia Sudowoodo, będzie super efektywny. O ile nie będzie krytyczny, to go nie wykończy na pewno. Wow, tylko tyle? Spodziewam się nieco wyższych obrażeń, no okej. Okay. Dobra, kontynuujmy nasz atak w takim razie. Nawet cię skrytyczny widzę, niezbyt wiele by zdziałał. Dobra, i Sudowoodo śpi dalej, okej, okay, śpi dalej. Sudowoodo też jest dosyć ciężki Pokémon do złapania. Też nie jest to też do końca taki Pokémon podstawowy, jest to jakby wyższa forma Pokémon, jakim jest Bonsly z kolei. Dobra, i Flyle. Wow, atak, który jest tym silniejszy, im mniej HP ma Pokémon, który go używa. Czyli ma ich stosunkowo niewiele, tak więc był on całkiem mocny. Dobra, więc teraz wyślę do walki Noctowl, gdyż jest to Pokémon, który w miarę to przetrzyma. Jest to Pokémon kamienny, więc trochę trzeba uważać na jego ewentualne kamienne ataki. Nie to chciałem użyć. Dobra, Reflect może się przydać, ale... Nie o to chodziło, chciałem użyć hipnozy. Tak jest, żeby Sudowoodo uśpić, trochę jeszcze go osłabię pekiem, najbardziej jak tylko się mi to uda. No i w końcu spróbuję Sudowoodo jakimś bolem złapać. W sumie mam trochę heavy boli od Kurta, więc one powinny być całkiem niezłe na Sudo. Dobra, budzi się, ale szybko. No i kolejny raz Flyle, dobrze mam Reflect, jednak ten Reflect nie był takim złym wyborem. Dobra, próbuję go znowu uśpić. Dobra, jeszcze jeden pek, oby nie krytyczny. No, delikatnie Noctowl, delikatnie. Tak jest, troszeczkę osłabiamy. Tylko oby go do czerwonych HP, ale to kurczę ryzyko. Dobra, więc, dobra, Reflect przestał działać. Ja myślę, że lepiej będzie narzucić kolejnego mimo wszystko. I Sudowoodo, dobra, śpi dalej. To śpi dalej. No dobra, więc to, spróbujmy Sudowoodo złapać. Ja myślę, że użyjmy jakiegoś skotycznego Pokébola. Heavy Ball myślę powinien być dobry. Są to Picornowe Pokébola. Picornu możemy zbierać w sumie ile chcemy. Tak więc na dobrą sprawę myślę... Wow, ani drgnął. Więc może Sudowoodo wcale nie jest taki ciężki. Mimo iż jest to Pokémon kamienny. Okej, okay, także spróbujmy może jednak czegoś innego. Dobra, może... Ultra Ball? Tak jest, Ultra Ball chyba jest naszym najlepszym bolem i mam nadzieję, że wystarczy, żeby złapać Sudowoodo. Raz, dwa, trzy, siedzi, jest! Udało nam się złapać Sudowoodo! Dokładnie, tak więc mamy kolejnego nowego Pokémona. I dane o nim zostały dodane do Pokédexu. Więc jest to Pokémon taki imitacja, udający po prostu drzewo. Upodabnia się do drzewa, aby uniknąć ataków. Jednak nienawidzi wody, więc tak, zaraz znika, jeżeli zaczyna padać deszcz. No, tak więc kolejny ciekawy Pokémon jest nasz. Tak więc, wow, to była niezła zabawa. Dam ci to zamian. Dobra, i dostaliśmy Berry Pots. O, proszę. Czy jakby grządki na jagody. Mając grządki na jagody, możesz... nie wiem, jakby sadzić i uprawiać jagody z różnych regionów, bez obaw. Dokładnie. Dam ci też parę jagód. Na nic ci się nie przyda właśnie grządka na jagody bez jagód. Tak więc dostaliśmy trochę Ornberry. Dostaliśmy Peachyberry. Oczywiście po kilka tych jagód wszystkich jest. Tak więc zasadź jagody w ziemi i później podlewaj je wodą od czasu do czasu. A wyrosną piękne i silne. Tak więc cóż, ja muszę wracać do Goldenrod. Tak więc zmierzasz do Ekrytik. W takim razie powinieneś iść na północ. Tak więc do zobaczenia. No okej, okay, właśnie dostaliśmy teraz, moi drodzy, grządkę na jagody, gdzie możemy właśnie jagody sadzić i sobie jagody po prostu, że tak powiem, uprawiać. Tak więc mamy tutaj miejsce na zasadzenie czterech jagódek. Możemy sobie tutaj właśnie do niczek, że tak powiem, wstawić jagody i później będą one sobie rosły. Nie wiem jak to działa, że rosną w plecaku, no ale w każdym razie można tak i później od czasu do czasu właśnie je podlewamy. Na razie jednak nie będę tych jagód tutaj sadził z tego względu, że nie będę miał bardzo przez najbliższy czasu ich podlewać właśnie. Tak więc wszystkich tutaj wykończę Rock Smashem, tak więc będziesz w stanie rozbijać skały i udać się do Violet, ale czekaj.
To jest ukryty ruch, więc Pokémon nie będziemy go zapomnieć. Tak więc powinieneś być ostrożny. Aha, dobra, to nie temu chyba gościowi miałem dać list. List był chyba do gościa, z tego co pamiętam, za Violet. Tak jest, tak więc biorę sobie... Znaczy idę razem z Firą, tak jest. Się niedługo już rozstaniemy. Ale przynajmniej Kenię odniesiemy i dostaniemy za to coś ciekawego. Tak więc, Kenia z listem. De facto, ten list chyba nawet możemy przeczytać. Tylko jeżeli go weźmiemy, to wtedy nie będzie tutaj działać. Tak więc tak, dziękuję ci. Przygoda, to była niezła zabawa. Zubat, to jest rzecz, którą chciałbym unikać, Webster. Aha, okej. Dobra, kiedy tak dostarczymy tego maila tutaj? Czuję się jakbym czytał jakieś słowa na kawałku papieru czy coś. Dobra, pokażemy teraz Kenię. Tak więc daliśmy Pokemona trzymającego list. Żegnaj, Kenia! Zobaczmy, dziękuję ci za twój list. Tak więc to była ekscytująca przygoda, nie lubię Zubatów, ale... to wszystko co o nim mówi. Tak więc poszedłem do Mrocznej Jaskini pewnego dnia z moim przyjacielem. Tam oczywiście prowadzi też pewna inna droga. Swoją drogą dziękuję ci, że doręczyłeś mi ten list. Musisz być naprawdę bardzo uprzejmy. W zamian dam ci coś fajnego. I dostaliśmy TMA44 z ruchem zapewne rest, tak? TMA44 jest... to rest. Czyli tak, szybko się leczy i odpoczywa. I tak to mniej więcej działa. Czyli Pokémon idzie spać i leczy swoje OHP. Dokładnie, mam teraz jeszcze telefon naszej mamy. Tak, witaj, cześć, Hawkins, znalazłam coś ciekawego, kupiłam, więc wybacz. Dobra. Tak więc, tak, będziemy mogli to odebrać. No fajnie. I teraz warto chyba zadzwonić do profesora Elma, ponieważ... o, witaj, Hawkins. Właśnie odkryłem nową rzecz. Czas wyklucia jajka zależy od rodzaju Pokemona. Aha. Dobra. Niegdyś, jak zadzwoniło się chyba w Pokémon Gold Silver Crystal do profesora Oaka, to dostawało się drugiego Everstone'a, kiedy Togepi ewoluował. Dobra, tak więc dostajemy tu jeszcze Charmaplicor. W sumie teraz możemy ścinać drzewka, więc bezproblemowo powinienem być w stanie się dostać do... pod dom pana Pokémon i tam zgarnąć sobie jeszcze różowy aplikorn. Okej, tak więc... przejdźmy się szybko kawałeczek. Tak jest, Sentret, czy Faret, już ścinaj drzewa. Tak, Faret nam pościna drzewka i możemy sobie zgarniać... znaczy po prostu chodzić tu i ówdzie, omijając wysokie trawy i wszystko, co w nich żyje. No to więc kolejny przedmiot już jest nasz, no dobra, to lecimy z powrotem. W sumie do centrum Pokémon dobrze byłoby zajść w Violet, żeby się nieco podleczyć, żeby znów troszeczkę przyekspić Poliwag, później troszeczkę weźmiemy się jeszcze za Smoczą, no i... no i tak nam będzie giera lecieć. Dobra, więc jeszcze raz cięcie! Ścinamy drzewko za drzewkiem. A właśnie, Wade coś chciało od nas. Może mają dla nas jakieś jagody? A, dobrze się widzieć. Widzisz, znalazłem coś dla ciebie. Proszę bardzo. I dostaliśmy Lip Berry, czyli jagodę, która odnawia pipi. O, 10. Fajnie. Dobrze mi się przypomniało, że Wade'a miałem zobaczyć. Okej. No to tak, to tyle jeśli chodzi o te stare, dobrze znane nam ścieżki. Ruszajmy może na nowe. No oczywiście przedtem odwiedźmy centrum Pokémon. I podleczmy się nieco. Tak więc tak, moje Pokémony zaraz będą w pełni sił. Poliwag znów będzie na przedzie drużyny i w sumie teraz z boksów teraz będę mógł dobrać sobie z powrotem Quilawę. Czyli mój team znów wróci do normy. Tak więc tak, Poliwag również znaczy jest znacznie lepiej, tak więc może pójść z nami. Dobra, i jeszcze co do boksów właśnie, może przy okazji rzucimy jeszcze okiem na właśnie Sudowoodo, no i zgarniemy Quilawę. Tak więc... Sudowoodo! Jest to Pokémon, tak jak mówiłem, kamienny. Natura Careful odejmuje Spec Attacku, dodaje Spec Defense, więc niezła jak dla tego Pokémona, bo Spec Attack nie jest raczej jego mocną stroną i tak. Jest to Pokémon bardzo dobry w obronie, niezły w ataku, z umiejętnością Sturdy. No i z nowych ataków mamy tutaj takie właśnie ruchy jak Flail, który jak wspominałem jest tym silniejszym, mniej HP ma Pokémon, czyli jak ma jeden, to jest najmocniejszy, ma chyba wtedy siłę aż 200. Dalej mamy Low Kick, który jest tym silniejszym, cięższy jest przeciwnik, czyli dwa takie zależne od przeciwnika, czy ogólnie od różnych sytuacji ataki. Dalej mamy Rock Throw, to jest atak po prostu rzucanie kamienia
kamieniami, czy atak typu kamiennego fizyczny. No i mimik jest to ruch, który na czas walki przechwytuje wcześniej użyty ruch przeciwnika. Tak więc później możemy tamtego ruchu używać. Także ruch dosyć ciekawy. Dobra, tak więc teraz sobie weźmiemy do drużyny Quilave. Tak jest. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o boksy. Tak więc witaj z powrotem, Quilava. Chociaż i tak nim się razie bić nie będziemy, bo chcę troszeczkę podtrenować pozostałe moje Pokémony. Dobra, tak więc z Violet lećmy z powrotem na ścieżkę, bodajże tam była 36. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem gdzieś nie było pewnego drzewka, które można było ściąć i odblokować sobie przejście do jakiegoś przedmiotu. Sprawdźmy to. Znaczy, wiem, że tu był ten kamień, który można było rozwalić, tak? Ale drzewko... Nie, drzewka tu chyba nie będzie. Ale dobra, kamień też możemy rozwalić. Może wypadnie nam jakiś shard albo Geodude. Tak więc rozwalę Faret. Nic nie wypadło. I też donikąd nie dojdziemy. No trudno. No dobra, tak więc lećmy. Lećmy dalej. W sumie tu też jest jeszcze żółty aprikorn, więc też można by go zabrać i nie głupio by też odwiedzić Kurta. Aha, dobra, tu już nie ma żółtego aprikorna. Dobra, już nie chcę się iść przez ruiny. Tak więc, dobra, chodźmy dalej na kolejną w sumie chyba ścieżkę nawet. O, tu jeszcze mam jakiś itemek, jakim jest Hyper Potion, czyli kolejny super lek. Jak przyjdziemy tutaj, trafiamy na ścieżkę, jeszcze nie trafiamy na ścieżkę, teraz trafimy na ścieżkę, 37. I tu mam jeszcze porada trenerów, ruch Dig może być użyty w miejscach takie jak jaskinia, aby po prostu do nich, albo z nich wyjść. Dobra, najpierw przejdziemy się tędy. O, tu już się czai trener. Pokemony nie mogą robić pewnych rzeczy, kiedy śpią. Tak więc pokażę... Aha, tak więc pokażę ci, jakie to jest przerażające. Aha, więc taktyka z usypianiem. Tak, ten gość się będzie miał Drowsigo. Dobra, więc Greg chce mi walczyć z wysolowalki właśnie Drowsigo, tylko ciekawe, czy on ma umiejętność Insomnia czy Forewarn. Insomnia, więc ja go nie uśpię. No trudno. W takim razie tak, chyba będę musiał zmienić Pokemona i do walki z Drowsim wyślę może Quilave, może uda nam się jakoś uniknąć tej hipnozy. Quilave powinien sobie jakoś poradzić, czy hipnozy jest... nie wiem, czy właśnie Drowsy tego gościa nie znał ruchu, jakim był Dream Eater, który był bardzo silnym atakiem typu psychicznego. Dobra, disable. Jak na razie Dream Eater nie leci. Pamiętam, że w oryginalnych grach faktycznie ten atak był i jest. Dream Eater to jest atak psychiczny, który może być użyty tylko na Pokemonie śpiący. Po prostu Pokemon ma ogromną siłę 100, pożera HP przeciwnika i po prostu leczy się o połowę tego, co zabrał. Czyli taki bardzo mocny atak absorbujący, można tak to podsumować. Dobra, czyli tak, znów się Quilave dostaje. Ale coś tu jeszcze się chyba już obudzi. Tak jest i Headbutt! Tak jest, zdejmujemy połowę HP i Disable! O, żeś ty. No dobra, teraz może wam pokażę nasz nowy atak, jaki jest właśnie Flame Wheel. Tak oto się prezentuje. W sumie powinien być nawet silniejszy troszkę od Headbutta i też jest. Dobra, zapomniałem, że mamy nowy atak. No więc 184 punkty XP dla moich obu Pokémonów. No i pokonujemy Grega. Przegrałem. To trochę smutne. Smutne, ale prawdziwe. Dobra, więc chodźmy dalej. Tu mamy kolejne trzy aprikorny. Tu właśnie mamy znowu czarny aprikorn, znowu niebieski aprikorn i nowy czerwony aprikorn. W sumie czerwony jest dosyć praktyczny, ponieważ z niego można zrobić level ball, które działają lepiej na Pokémonach, które mają level niższy od naszego Pokémona, czyli w zasadzie w trawie nie trudno o takie. A jeżeli mamy dwukrotnie wyższy level, no to jeszcze prościej jest złapać te, że ów Pokémony. Dobra, tak więc mamy kolejnego aprikorna. I w sumie tej ścieżce też występować będzie parę nowych Pokémonów. Mianowicie wyższa forma PJ-a, właśnie Pidgeotto i jeszcze pewien jeden normalny Pokémon i to dość ekspiodajny. Dobra, PJ, dać Poliwag. No i tak, co ja powinien zrobić? No dobra, Water Gun. Nie mamy nic lepszego, no mamy jeszcze Double Slap, ale podwójny Double Slap jest gorszy od Water Guna. Musiałby co najmniej 3 razy uderzyć, a no to szanse są jakieś są, ale niezbyt wysokie. Sound Attack. Zhipnął piaskiem w oczy. Dobra, ale jeszcze raz spróbujmy, może trafimy? Trafimy, dobra, rozwalamy PJ-a, w sumie bez większego szwanku.
Wyszliśmy z tejże walki i tutaj chyba stówka, tak, 102 punkty expa, czyli jeszcze takie w miarę. No więc ta ścieżka jest w sumie całkiem niezła, jeśli chodzi o expienie Pokémonów. Tutaj naprawdę dobrze się expi. I kolejny PJ, poziom 13. Dobra, to może zobaczymy, jak zadziała Double Slap. Jak uderzy co najmniej 3 razy, będzie ok. Uff, Quick Attack. Za całe 6 HP. No tak, no ponieważ nie jest wytrzymałym Pokémonem, dobra, podwójne uderzenie i jeszcze będzie? Nie, nie było. No to słabo. A jakby taka piątka wpadła, to nie, jeszcze nawet piątka nie wykończy PJ-a. Dobra, jest trzecie uderzenie, jeszcze raz, no dawaj, tylko 3. Dobra, znów tako. Dobra, próbujmy dalej, double slap. Dobrze, że nie użył Quick Attack. Jak będzie potrójny, to w zasadzie chyba już go wykończa. Ale był podwójny oczywiście. Dobra, znów tako. Znów za całe 6 HP. Dobra, ułożę go na dobitkę i po PJ-u. Jeszcze takie PJ nas otłukują, to jest straszne. Dobra, 102 punkty expa i mamy level. Mamy level 19. Tak więc Poliwag rośnie w siłę. Ale co z tymi nowymi Pokémonami, które tu występują? Bo takowe też są. Dobra, więc może teraz wejść do walki z Smoczum. Smoczum się nada w miarę na tutejsze Pokémony, ponieważ w dużej mierze są to Pokémony latające. Też mamy trochę trenerów. Tak dosyć trochę tych trenerów, dobra, to nie może zajmiemy się w kolejnym odcinku, a na razie jeszcze poszukamy czegoś nowego. Znów PJ. Avalanche powinien załatwić sprawę. Więc lec Smoczum, przewidujemy Quick Attack. Dobra, Avalanche. No i Quick Attack rzeczywiście padł. Okej, tak więc Avalanche. Mega mocny. Dobra, także PJ pokonany. Punkt expa przyznany, 100 punkt, 102 punkty. Tak w sumie średniawo. Dobra, kolejny Jigglypuff, czy będzie to coś nowego? Tak jest! Oto, moi drodzy, jest kolejny nowy Pokémon, no to jest Stuntler. Stuntler jest Pokémonem czysto normalnym, jest taki Pokémon właśnie, no, jeleniowaty. No i tak, czy Stuntler będzie szybszy? Być może. Ale na początek użyję, może nie, nie jestem szybszy. Wow, dobrze, że używa Leer. Z jednej strony dobrze, z drugiej niekoniecznie, bo obniży mi defense. Dobra, będę musiał wycofać Smoczum i wysłać na przykład Noctowla chyba. Spróbuję Stuntlera uśpić. Ten ma Intimidate, może też mieć chyba Insomnie z tego co pamiętam, więc nie dałoby się takowego uśpić, ale tego się da. No więc leć Noctowl. Dobra, Stuntler jest oszołomiony, być może w siebie uderzy. On jest dosyć dobry w ataku, więc jeżeli w siebie przywali, to zabrał trochę. Dobra, więc z mojej strony leci jeszcze pek. Wow, zaczął się z konfuzji, szybko. Stuntler też może znać ruch Hypnosis, więc w sumie może i nie głupio go już teraz uśpić. Tak, ja jestem jeszcze Lilem, obniża mi defensa. Właśnie Stuntler są też mega ekspiodajne, tak więc fajnie się rozwalać. Ale pierwszego to sobie spróbuję złapać mimo wszystko. Dobra, tak więc pek. No nie wiem, czy kolejnego przetrzyma. Teraz spróbuję go złapać tak, jak jest. Dobra, czyli lecimy. Zaryzykuję Pokeball. No jest to dosyć ciężki do złapania Pokémon, ale może się uda. Raz, dwa, trzy i jest! Dobra, mamy go! Mamy Stuntlera! Czyli kolejny nowy Pokémon, który występuje w zasadzie tylko i wyłącznie na tej ścieżce, jest już nasz. Dobra, czyli dana o Stuntlerze została dana do kolekcji, jest to Pokémon wielkorogi, typu normalnego. Jakby nie wiem, te kulki na jego antenie służą do kontrolowania jego zmysłów i umiejętności stania? Albo jakby je stracił, to by stracił właśnie umiejętność po prostu równowagi, może o to chodziło. No okej, w każdym razie mamy kolejnego nowego boksa. Dobra, ale nas bardziej interesują boksy, które mógłby być trochę może ekspiodajne. I kolejny Stuntler! Leć Smoczum. I tak, czy my się będziemy bić Smoczum? Spróbuję. Czyli tak, Forum znów przewiduje Stomp. Switki z mojej strony. O, żeż ty Hypnosis! Niedobrze. Tak więc Smoczum mocno śpi. Dobra, jeszcze raz Switki z Astonish. Wow, to jest super efektywne. Dobra, zostało mi tylko 9 HP. No cóż, w tym momencie zmusza mnie do zmiany niestety. A i tak nawet po zmianie Smoczum powinna dostać całkiem sporo punktów expa. Tak więc do walki może wyślę Quillawę. Dobra, niech będzie Quillawa. Flame Will powinien zadziałać całkiem nieźle. Dobra, stomp Quillawę.
Zabolało ich to dosyć. Dobra, Flame Wheel! Ależ kulowa, spalto! Upiec jelenia! Dobra, i... Wow, cios krytyczny, o to chodziło, kulawa! Doskonale, tak więc po 176 punktów expa. To w sumie całkiem przyzwoita sumka. Ale de facto to jeszcze nie są wszystkie nowe Pokémony, które występują na tej ścieżce. Tu występują de facto jeszcze dwa, z czego jeden występuje tylko o poranku, a jeden jest wyższą formą tego, czyli tu możemy właśnie znaleźć Pidgeotto. Choć Pidgeotto też można znaleźć na paru innych ścieżkach, tak więc... no nawet tutaj nie musiałbym go łapać. Dobra, teraz zaaktywuję się Togetic, bo ten Pokémon jeszcze jako tak się trzyma. Okej, okay, tak więc taką w moją stronę. No, w jego stronę się Extra Sensory. Teraz Togetic ma chociaż speeda jako takiego. I siłę. Moc w sobie ma. No i jeszcze Shelbel mnie troszkę podleczy. Dobra, tak więc powiedzmy kolejnego dzikiego Pokemona, znów 50 punktów expa. Mało, bo mało, ale zawsze coś. No cóż, myślę, że chyba w dzisiejszym filmie z serii Pokemon Soul Silver to będzie wszystko mieć. Żegnam się z wami ja, żegnam się z wami moja śpiąca smoczun, która nie ma niestety się najlepiej. Bardzo ciężko próbuje za mną dążyć, ale ona śpi, więc nie wiem, lunatykuje czy coś. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. To!